Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek Kawy bez cukru. Dzisiaj będzie haul, który nazwałam nie tak jak zwykłam to robić, kupiłam, polecam, a nazwałam go kupiłam i nie wiem, haul jest spory, haul składa się z tanich kosmetyków i tak jak to u mnie bywa, haul jest też pierwszym wrażeniem i moje pierwsze wrażenia na temat tych kosmetyków nie są jakieś takie bardzo dobre. I zastanawiam się, czy jeszcze powinnam je dłużej potestować, czy tym razem naprawdę kupiłam kilkanaście rzeczy, z których większość jakoś nie pasuje do mojej buzi, albo ja nie pasuję do większości tych kosmetyków. Zobaczycie w trakcie filmu, co sobie przywlokłam do domu, przyholowałam w ostatnim czasie. Do tego odcinka dołożę również jedną krótką recenzję wstępną produktu, którego nie kupiłam, a który otrzymałam od firmy do testowania i nagrywam dla Was test tego produktu, ale on musi przebiegać w czasie. Musi minąć, no myślę, nawet kilkanaście tygodni, abym mogła Wam pokazać, czy są rezultaty na mojej twarzy stosowania produktu, o którym mówię. Za dużo wstępu, za dużo gadania, pora zaczynać, zatem zapraszam. I zacznę od tego kosmetyku, który otrzymałam do testowania. To jest firma Yonel. Rzecz, o której mówię, składa się z takich dwóch elementów. To jest Infusion Anti-Age Serum Strong Cellular Reactivator, czyli takie serum w pipetce, które ma towarzyszyć, uwaga, takiej rolce z bardzo takimi krótkimi, aczkolwiek no ja to odczuwam dość bolesnymi igłami, to trzeba powiedzieć, ale ja mam rzeczywiście trochę niski próg bólu. Zasada polega na tym, że wałkujemy sobie buźkę wieczorem we wszystkich możliwych kierunkach. Delikatnie nawet można to zrobić pod oczami i przy oczach. Skóra wtedy jest taka jakby lekko naruszona i w ten sposób lepiej przyjmuje ten preparat, który tutaj jest oznaczony jako preparat dzienno-nocny, natomiast ja używam go wyłącznie na noc. Wiadomo, że nikt się nie będzie rolkował na dzień, ale tu chodzi o to, że można również stosować ten preparat w ciągu dnia pod makijaż. Ja na razie nagrałam Wam pierwsze wrażenie z używania tych oto dwóch rzeczy. Chciałabym, abyście sami na mojej skórze zaobserwowali zmiany, jakie będą następowały w ciągu kolejnych tygodni. Będę nagrywała zmiany, jakie następują na mojej buzi co miesiąc. Już się zdradziłam, że następują zmiany, bo pierwsze moje wrażenie jest właśnie takie. Będę chciała wrócić do tego produktu no mniej więcej pod koniec roku. Myślę, to już będę miała prawie 3-miesięczne doświadczenie i wtedy już rezultaty będziecie mogły, myślę, że mój sprzęt temu podoła, będziecie mogły rezultaty zobaczyć na własne oczy. A na razie zapowiadam tylko test i fakt, że posiadam taki kosmetyk, który firma Yonel przesłała mi do testowania. To są kosmetyki, które posiadają tak zwane nanodyski, czyli takie kapsułki transportujące różne odżywcze składniki do 14 warstwy naskórka, tak opisuje to firma. Jestem ciekawa, jak głęboko do naskórka będzie mi wnikał ten preparat łącznie z tą rolką, która, powtórzę się, ale nie sprawia mi wielkiej przyjemności. Natomiast dla dobrych rezultatów jestem w stanie się poświęcić, a czasem nawet popłakać przy tym rolkowaniu. Druga rzecz to będzie akcesorium i to jest szczoteczka z firmy Elite, przeznaczona do mycia twarzy i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że kupiłam ją za 12 zł w TK Maxie, więc ewidentnie kwalifikuje się do rzeczy tanich, a dodatkowo po raz pierwszy zobaczyłam szczoteczkę, która ma tutaj takie, widzicie, różowe wypustki i one są silikonowe. Mnie się już troszeczkę znudziła moja szczoteczka taka silikonowa, taki jeżyk,
który się tutaj zakłada na palec, kupiony w Rossmanie do drapania buzi. I teraz mam ochotę przez jakiś czas używać tej szczoteczki. Wcześniej używałam takich pozbawionych tych silikonowych wypustek i też mi się sprawdzały, ale zgodnie z tym, że wszystko się czasem nudzi i trzeba dokonywać płodozmianu, to zakupiłam za dokładnie 12,90 szczotkę, która fajnie trzyma się w ręku, fantastycznie czyści buzię, nie podrażnia, można sobie spokojnie szorować. Ja nawet sobie szoruję peelingiem, który kupiłam też ostatnio i do którego wracam z pełną konsekwencją, o którym też Wam dzisiaj słówko powiem. Także 12,90 szczoteczka do twarzy trafiła na moją półkę. No to skoro już zaczęłam o tym peelingu, to dokończę, zwłaszcza, że nie ma się nad czym rozwodzić. Wśród tanich kosmetyków u mnie musi się znaleźć ziaja oczyszczanie skóry normalnej, tłustej i mieszanej, liście manuka. Pasta do głębokiego oczyszczenia twarzy i przeciwzaskórnikom. Myję nią twarz, używając nawet tej szczoteczki, którą Wam pokazywałam i robię z niej sobie maseczki. Bardzo lubię tę pastę i będę ciągle do niej wracała, a przy okazji będę ciągle powtarzała, że absolutnie nie widzę powodu, dla którego za peeling do twarzy powinnam zapłacić więcej niż 8 zł. Tyle, ile zapłaciłam za ten właśnie produkt. Jonel to jest jedno serum, jakie posiadam. Drugie serum pochodzi z firmy Ava i jest to serum z witaminą C. I wielokrotnie już rozwodziłam się nad tym, jak bardzo jestem zafascynowana tym kosmetykiem. Ale teraz kupiłam coś jeszcze innego z firmy Ava Retinol z witaminą C, E i F. I zastanawiam się, jeśli tutaj mam witaminę C, mam witaminę D, mam witaminę E i mam witaminę F i jest to generalnie retinol, to dlaczego ja tego nie kupiłam wcześniej? A teraz kupiłam z powodu tego, że te produkty w Hebe są przecenione i za to serum zapłaciłam 13 zł, więc w ten sposób serum kwalifikuje się jako produkt tani. Poczeka na swoją kolejność, ponieważ moje serum z Avy z witaminą C jest produktem niekończącym się i używam i końca nie widać, ale postanowiłam skorzystać z promocji i trochę zmniejszyć sobie cenę produktu, który będę chciała zacząć używać po zakończeniu serum z witaminą C. Pewnie zauważyliście, że w większości moich holi musi się pokazać jakiś kosmetyk do matowienia twarzy. Tym razem, ponieważ kończą mi się powoli moje dotychczasowe kremy, których używałam i w dodatku moja buzia, jak to ma w zwyczaju, przyzwyczaiła się już do nich i trochę mnie tam oszukuje i trochę mi się tam tłuści bardziej niż bym chciała, to wróciłam do rzeczy, o której również mówiłam Wam wielokrotnie na moim kanale, to jest krem matujący z firmy Perfecta. Dokładnie cera mieszana, krem matująco-przeciwzmarszczkowy i on zawiera perły matujące. Bardzo lubię ten produkt i zawsze po jakimś czasie do niego wracam, ponieważ jest to jeden z nielicznych produktów, które oprócz matowienia uwzględniają również element ujędrnienia twarzy, to znaczy takiego nawet nie ujędrnienia, a bardziej takiego działania przeciwzmarszczkowego. Ja się wielokrotnie zastanawiałam nad tym, dlaczego producenci nie łączą tych dwóch rzeczy, matowienie i działanie przeciwzmarszczkowe. Zazwyczaj łączone jest matowienie z nawilżeniem i dobrze, bo przecież nie można buźki wyłącznie tak matowić, próbując ją zabetonować, ale ostatecznie ja jestem najlepszym przykładem tego, że 48-letnia kobieta, a i starsze pewnie też, mają problemy z tłustą cerą i chciałybyśmy jednocześnie połączyć te pielęgnacje. Ja mam doświadczenia z tym kremem związane bardzo dobre. Oczywiście też w pewnym momencie dochodzi do przyzwyczajenia mojej buzi i ona też tam wyłazi coś bokami, próbuje mnie oszukać i wtedy muszę zmieniać kremy, ale obecnie na płodozmian wracam do mojego pewniaka sprzed lat, czyli kremu z Perfekty do cery mieszanej, który jest matująco przeciwzmarszczkowy. Kupiłam za całe 13 zł. Jeśli jeszcze nie próbowałyście, to polecam bardzo serdecznie. Na pewno Was zaskoczy swoim działaniem. A teraz
trzy słowa na temat dwóch produktów, jakie znalazłam w sklepach sieci Contigo. To znaczy sieci to chyba troszeczkę przesadziłam, bo z tego co wiem są dwa albo trzy tylko takie sklepy w Polsce i one są zlokalizowane w Warszawie, ale tam są trzy szafy nowych polskich firm, które mnie do tego stopnia zainteresowały, że za każdym razem jak jestem w Warszawie, to staram się zajrzeć w podziemia przy Dworcu Centralnym. Tam znajduje się jedna z drogerii Contigo i przy ostatniej wizycie nabyłam tam drogą kupna za niecałe 10 zł z firmy Mystic. Taką oto kredeczkę. Ona ma cudowny, zrobię taki szerszy, ona ma cudowny kolor takiej śliwki oberżyny. Ja zawsze poszukuję czegoś takiego, bo to do moich zielonych oczu idealnie pasuje. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że kredka doskonale rozprowadza się na ręku, daje fajne nasycenie koloru, nie takie ciężkie, ona nie jest, wiecie, taka kremowa, tylko jest taka idealnie wyważona, jeśli stosujemy ją na rękę. Ale niestety firma Mystic zawiodła mnie trochę, jeśli chodzi o możliwość malowania na oku. Fakt, że ja mam tłustą powiekę i to sprawy nie ułatwia. Ale postanowiłam, że będę stosowała kredkę z jakąś bazą na powieki i niestety też nie mogę się umalować. Kredeczka ma bardzo słabą trwałość. Może jeszcze uda mi się znaleźć jakąś inną bazę pod oczy, bo kolorem jestem tak oczarowana, że nawet w maku nie mogłam znaleźć takiego koloru. Kolor jest, uwaga, nieoczywisty, więc być może kamera nie oddaje go do końca, zwłaszcza że wspomagam się dzisiaj sztucznym światłem, ale jeśli chodzi o kolory takie brązowo-fioletowo-oberżynowe, występują w maku, ale ten jakoś tak szczególnie mnie urzekł i dlatego będę podejmowała jeszcze kolejne walki o to, aby jednak dał się namalować na mojej powiece i zachował trwałość taką przynajmniej przyzwoitą. A druga rzecz, którą wywlokłam z Contigo przy okazji kolejnych zakupów, to jest inna firma, to jest firma moja, trochę blikuję, moja, pisane przez I. I to jest Stardust, czyli rozświetlacz, który kupiłam za 16 zł, poszukując czegoś, co może być zamiennikiem mojego cudownego rozświetlacza Baked Blush, który kupiłam swego czasu za 19 zł na Allegro i teraz po nim nie ma śladu, nawet nie wiem, gdzie go szukać, więc szukam czegoś, co może przypominać ten mój Baked. Ten różni się o tyle od tamtego rozświetlacza, że nie jest różowy, on jest takim delikatnie srebrno-złotawy, ale mimo wszystko, jeżeli potraktuje się twarz delikatnie, to potrafi być delikatny, a można go doskonale stopniować i wtedy staje się takim produktem wieczorowym. Na początku miałam wrażenie, że jest tu dużo drobinek, ale z czasem zmieniam to zdanie, nie dostrzegam tych drobinek, zwłaszcza jeśli tylko tak delikatnie muskam szczyty kości policzkowych, trochę skronie i trochę tutaj nad brwią tę część twarzy. Zobaczcie, robi się taka fantastyczna tafla, to się fantastycznie utrzymuje, to się w ogóle nie ściera, nie rozłazi i nie powoduje też pod koniec dnia takiego uczucia spierzchniętej ziemi, które mnie się często zdarza na skórze, którą rano potraktowałam rozświetlaczem. Moje zmarszczki wychodzą na wierzch i powodują, że to wszystko wygląda na taką skorupkę, jest takie przeschnięte i takie nieładnie wyglądające. Tymczasem moja i za całe 16 zł fajny rozświetlacz, który jak wiem już zdobywa dużymi krokami swoich fanów, jak na razie jest dla mnie jednym z lepszych produktów w tym zestawie, o którym Wam dzisiaj opowiadam. Polecam Wam bardzo gorąco. Tutaj teraz jeszcze taki drobiażdżek, to jest barwa siarkowa,
firma, nad którą stałam i się zastanawiałam, czy coś sobie kupić od długiego, długiego czasu, ponieważ z różnych źródeł słyszałam, że te kremy są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o matowienie skóry, więc voilà, jak może nie być w moich zbiorach. No i kupiłam sobie z barwy siarkowej serum siarkowe antybakteryjne. Oczywiście nie smaruję się nim na całej twarzy, smaruję się tylko tutaj, gdzie mam problemy z moimi porami, które lubią się zapychać, również tutaj delikatnie na brodzie i oczywiście na czole. I muszę Wam powiedzieć, że nie działa. No nie działa u mnie, moja buzia tak się tłuści i tak nie można jej pohamować tą antybakteryjnością, bo miałam takie wyobrażenia, że jeżeli bardziej pogoją się te wszystkie moje drobne zaskórniczki i coś na nie zadziała właśnie tak antybakteryjnie, to skóra sama doprowadzi się do takiego troszeczkę stanu bardziej zbalansowanego, no ale niestety. Niestety bardzo szybko już, nawet nie mija godzina, bo są takie produkty, które wytrzymują 4 godziny. Ja uważam, że to jest mało, ale niestety u mnie akurat, niestety przy mojej buzi barwa siarkowa zupełnie nie daje rady. Ale już przynajmniej nie będę stała nad tą półką i nie będę się zastanawiała, co innego kupować. To jest najprawdopodobniej kosmetyk kierowany wyłącznie do młodych dziewczyn i ja nie powinnam się po prostu w tamte rewiry zapuszczać i tyle. Korektor pod oczy to następny produkt, o którym chcę Wam powiedzieć i mogłybyście z kolei Wy mi powiedzieć, że 35 zł za korektor, no to nie jest cena taniego produktu, ale przeceny w Rossmanie spowodowały, że wszedł ten właśnie kosmetyk w sferę produktów tańszych. Zapłaciłam za niego 16 zł. Nawet nie umiem sobie dokładnie policzyć 49% z regularnej ceny. To jest oczywiście True Match, Perfect Match, czyli korektor, który znają wszyscy, a nikt do końca nie wie, jak się nazywa, czy True Match, czy Perfect Match. No w każdym razie ten oto korektor z firmy L'Oreal u mnie używany w numerze 4, to jest moje drugie opakowanie. Ja sobie bardzo chwalę ten korektor, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że nie wchodzi w zmarszczki, chyba mi rym wyszedł. Nie wchodzi w zmarszczki, a krycie takich moich tutaj króciutkich fragmentów, bardzo granatowych takich podków, również wychodzi mu nie najgorzej, ale co w nim najbardziej lubię, to, że pod koniec dnia wygląda naprawdę przyzwoicie. Więc wyczekałam sobie promocję i kupiłam sobie drugie opakowanie produktu, który już dobrze znam i który Wam z całego serca polecam, zwłaszcza jeśli macie cery dojrzałe i jakieś tam zmarszczki pod oczkami. To nie pudruję tego, tylko nakładam taką swobodną warstwę i zostawiam, żeby on leciutko zastygł, ponieważ leciutko zastyga, ale nie ściąga tak skóry. Dla mnie fantastyczny produkt, Wam też bardzo polecam. Teraz następny produkt, który dzięki przecenie, tym razem 40% w drogerii Hebe, może być zakwalifikowany jako produkt tani. To jest podkład z firmy Maybelline, który kupiłam za cenę 17 zł. Mój kolor to jest 10 Ivory i od razu mówię, że jest zdecydowanie dla mnie za jasny. Nie wiem, gdzie miałam oczy. Ale powiem Wam tak, że zastanawiałam się nad kupnem tego podkładu z racji tego, że jest to Soft Matte Hydrating Foundation. No więc jeżeli coś jest matujące i jeszcze jest nawilżające i ja już widzę oczyma wyobraźni, że nie będzie mi pierzchła skóra tutaj na policzkach czy tutaj gdzieś na szczytach kości policzkowych, no to zdecydowanie wzbudziło to moje zainteresowanie. Moją niekłamaną wściekłość, powiedzmy to sobie wprost, wzbudził fakt, że firma dostarczyła nam podkłady i mamy sobie zgadywać kolory, bo nie ma testerów. No myślę, że teraz to już zupełnie nie te czasy, żeby nie można było przetestować koloru i kupować na pamięć. Ja oczywiście kupiłam nie do końca na pamięć, ponieważ dziewczyny są
No, dziewczyny wychodzą po prostu sobie samym naprzeciw i otwierają pewne produkty, i wśród tych oryginalnych było kilka otwartych i można było jakoś tam zbadać ten kolor, nie wyciskając za dużo z tej dupki. Zawsze ma się przy tej okazji trochę wyrzutów sumienia, ale myślę, że naprawdę producenci nie powinni oszczędzać na testerach, zwłaszcza jeśli chodzi o kolory podkładów, bo to już jest niefajne. No w każdym razie były pootwierane produkty, posprawdzałam sobie kolory i nagle doszłam do wniosku, że ja jestem 10 Ivory. Jak przyszłam do domu i się tym wysmarowałam, to wyglądałam, jakbym miała za chwilę zejść z tego świata, ponieważ miałam tak białą twarz. Nie wiem, porównywałam tutaj na granicach skóry, na żuchwie i na szyi i wydawało się, że jest wszystko ok, a jednak okazuje się, że Ivory to jest w ogóle nie moja broszka. Jeśli chodzi o trwałość tego podkładu, to przy kilku pierwszych użyciach zrozumiałam, że ten podkład, jeśli chodzi o moją cerę, z zasady nie może być trwały. On po posmarowaniu wchodzi w taki ten efekt pudrowości, który na początku fajnie wygląda, natomiast bardzo szybko pozapadał się w moje pootwierane pory, co je zdecydowanie podkreśliło. Poprzemieszczał mi się tutaj i pozbierał strasznie przy noskach okularów, ponieważ on de facto nie zastyga. On tak zastyga jakby na chwilę. Robi się taki pudrowy, ale potem bardzo szybko wchodzi w reakcję z łojotokiem, który się uruchamia na skórze i niestety no nie ma możliwości uratowania tego, bo jeżeli to się tak waży tutaj na przykład na mojej cerze, najbardziej tutaj na policzkach, to ja nie mogę tego upudrować. Ten podkład nie jest na tyle zastygający, żebym ja go mogła potraktować pudrem, tylko ja tym pudrem po prostu potęguję sobie wrażenie ciastka na twarzy i niestety już go więcej nie użyję, a użyłam go trzy razy. Zrobiłam taki test trzykrotnie z różnymi kremami podkładowymi, żeby też wiedzieć, czy kremem matującym mogę wspomóc działanie tego produktu. Ale niestety tutaj nie trafiłam w ogóle ani w konsystencję, ani w kolor, także nie powinnam chyba robić tak wielu eksperymentów, tylko zdecydowanie bardziej skupiać się na rzeczach sprawdzonych. Jeśli macie naprawdę tłuste cery, to z przykrością Maybelline nie mogę polecić tego produktu, przynajmniej jeśli chodzi o moją cerę i moje wyobrażenia, jak ten podkład będzie się zachowywał na innych tłustych buźkach. Jeszcze jeden produkt, który z powodu przeceny w Rossmanie minus 49% przeszedł do takiego gatunku produktów tańszych, chociaż w oryginale też nie jest bardzo drogi, ponieważ to jest ten płyn do usuwania skórek z Sally Hansen Instant Cuticle Remover i to jest pojemność 29,5 ml. Skubaniec wydajny jest, jeśli go stosujecie, to na pewno wiecie. W oryginale kosztuje no prawie 30 zł, u mnie chyba było ostatnio po 27 zł, a w przecenie kupiłam go za 15 zł. Jestem zachwycona i teraz wiem, że przez rok będę miała spokój, bo ja w życiu nie miałam tak wydajnego produktu do skórek, który w dodatku naprawdę usuwa te skórki, rozpuszcza je. Już się przestałam bawić w inne jakieś takie preparaty służące zmiękczaniu skórek, czy wręcz usuwaniu skórek. Trzymam się tylko tego, kończę w tej chwili jedno opakowanie preparatu Sally Hansen i polecam Wam z całego serca. Już jest po przecenie tej partii artykułów kosmetycznych, ponieważ rzeczy do paznokci były przecenione w tym roku na początku razem z pomadkami. Ale mogę Wam zagwarantować, że jeżeli nie znacie tego produktu, to również za pełną cenę on Was w całej rozciągłości usatysfakcjonuje. Za to mogę Wam gwarantować. Ja dzięki temu preparatowi, będąc zaprzysięgłą zwolenniczką wycinania skórek, od ponad pół roku nie wycinam skórek, bo nie mam takiej potrzeby. Naprawdę zachęcam Was, bo również wydajność tego produktu spowoduje, że będziecie mieli wrażenie naprawdę dobrze wydanych pieniążków. Jeszcze trochę promocji, tym razem firma Kiko, w której nie było takiej przeceny globalnej, ale jak to w Kiko bywa,
przeceny takie wybiórcze na poszczególne kosmetyki. Ja już kiedyś mówiłam, że przestanę wchodzić do sklepu Kiko, który mam w Bydgoszczy, ponieważ na Kiko troszeczkę się zawodzę. Im więcej kupuję, tym mam wrażenie, bardziej się zawodzę poza jednym produktem, bazą matującą, o której powiem Wam w jednym z najbliższych odcinków, jakie przygotowuję. Natomiast pojechałam do Warszawy i jakoś to Kiko wydawało mi się inne w tej Warszawie i kupiłam za 8 zł kredeczkę w kolorze 03 Matita Oki. Tak to się bodajże czyta. Kolor, proszę bardzo, taki fiolet, też oberżynowy, już nie podbity brązem. Zobaczcie, jak teraz można porównać nieoczywistość tej pierwszej kredeczki z firmy Mystic. Tutaj jest Kiko. 8 zł, jak mówię, kremowej kredeczki. Wszystko zapowiadało się fajnie, ten fiolet. Już sobie wyobrażałam, jak będzie fajnie podbijał. Zwłaszcza przy jesiennych makijażach, tęczówkę mojego oka. No i nie wiem co. Albo mam zły podkład, złą bazę pod makijaż. Mam obecnie bazę Art Deco. Albo kredeczka jest za mało... Ona nie jest opisywana jako long lasting, ale jest po prostu za mało wytrzymała, jak na takie tłuściaste powieki, jak moje. Do tego stopnia mało wytrzymała, że ja ją mogę mieć na powiekach góra 45 minut. Pierwsze co się robi, to się marzę tutaj zewnętrzna wyprowadzona linia. Potem bardzo szybko marzę się od wewnętrznego kącika oka pociągnięta zawsze przeze mnie kreska. No i potem tak w ciągu dnia wymrugiwuję. To, co znajduje się nad górną linią rzęs. I niestety, no, ani nie jestem zadowolona z tej kredeczki, ani nie mogę jej Wam polecić. Może na suchych powiekach, które w ten sposób nie reagują z tego rodzaju produktami, to się bardziej sprawdzi. Bardzo mi szkoda, bo również bardzo podoba mi się ten kolor. No i w takiej cenie można by raz na jakiś czas trafić porządną kredkę, a ja tutaj od dłuższego czasu nie mogę trafić na nic nowego, a z moimi starymi produktami to już naprawdę mi się nudzi. Także przykro mi, Kiko, ale tego nie mogę polecić. Ale za to spokojnie mogę polecić lakiery z firmy Kiko. I jak już weszłam do tego Kiko, to nie mogłam się powstrzymać, zwłaszcza, że lakiery były również przecenione na 9 zł. To jest ta wersja podstawowa. Lakier, który kupiłam, to jest numer 382 z takim nie bardzo wąskim, nie bardzo szerokim pędzelkiem. Taki średniawy jest ten pędzelek, bardzo fajnie się nim maluje. Kolor jest, słuchajcie, tak nieoczywisty, że ja nawet nie próbuję mieć najmniejszej nadziei, że sztuczne światło i kamera go odda. To jest taki naprawdę bardzo ciemny stalowy z satyną. Na paznokciach wypada jak czarny, ale jednak ta satyna tak go troszeczkę odbija. Moim zdaniem te lakiery są bardzo trwałe. Na moich paznokciach wytrzymują ile ja tylko chcę. Zmywam z powodu tego, że odrastają mi skórki i mam zbyt duże przestrzenie tutaj przy skórkach, ale generalnie te lakiery z Kiko polecam Wam bardzo serdecznie. Cudowne są również te oparte na żywicy. Ta druga seria takich bardziej płaskich buteleczek z Kiko, one są już droższe, bo one kosztują 25 zł, ale muszę Wam powiedzieć, że tymi lakierami można malować jedną warstwą i to większością kolorów. Myśmy z moją przyjaciółką próbowały kilku takich kolorów i to jest dla mnie nieprawdopodobny komfort, że ja mogę zmyć sobie stary lakier, szybciutko przy użyciu preparatu z Sally Hansen usunąć sobie skórki i raz, dwa, trzy jedną warstwą załatwić całe paznokcie, więc całe moje robienie manikieru zajmuje 15 minut, a nie 1,5 godziny. I to sobie naprawdę bardzo cenię i wydatny udział w takich działaniach mają między innymi lakiery Kiko z tej podstawowej serii. One często są przeceniane. Jeśli macie szansę dotrzeć do firmy Kiko, to wybierajcie, przebierajcie. Naprawdę jasne kolory są warte uwagi, a ciemne to już zwłaszcza.
Może zauważyłyście dzisiaj lekką zmianę w moim makijażu, a mianowicie tak się wyfiołkowałam na brzoskwiniowo. Mam szminkę taką bardziej pomarańczową. Maga dziubek. To jest 701 z firmy Eveline. Szminka, którą otrzymałam do testowania od firmy Eveline jeszcze wiosną na targach Meet Beauty. A na policzkach mam kolejną rzecz, którą kupiłam w przecenie za... Boże... 4,50? Tak mi się wydaje. Minus 49% w Rossmanie. To jest róż z firmy Lovely. On jest złożony z trzech kolorów. One bardzo się nie różnią, ale ostatecznie można spróbować wybrać tutaj z tych poszczególnych paseczków. Róż sobie zaaplikowałam dzisiaj na policzki. Słuchajcie, rozprowadza się bardzo fajnie. Nie ma dramatycznie dużej pigmentacji, zwłaszcza, że te kolory są naprawdę bardzo delikatne, ale jak widzicie, zdołałam sobie zbudować całkiem niezłą pigmentację na policzkach, więc trudno sobie narobić plam, ponieważ bardzo fajnie się stopniuje ten róż. Już Wam mówię, mineralny róż do policzków, z tym, że nie posiada numeru. Nazwa Color Mix. Ja przyznam szczerze, że jakoś nie przyglądam się wybitnie szafie Lovely, a zwłaszcza jeśli chodzi o róże, bo ja mam kilka swoich ulubionych róży i nie zamierzam tak szczególnie zwiększać tej mojej kolekcji. Nie przyglądałam się wcześniej i nie wiedziałam, że w ogóle były dostępne takie trójeczki, ale no jak już miałam zapłacić, w oryginale one kosztują chyba 9,49, więc połowa ceny, jaką zapłaciłam za ten produkt i to, jak można nim sobie wypracować natężenie makijażu na twarzy, to jest coś, co jest bez wątpienia godne polecenia. Jeszcze parę dni zostało, jeśli chodzi o promocję w Rossmanie, także polecam Wam serdecznie ten produkt, naprawdę serdecznie. Żeby podtrzymać chwilowy, dobry nastrój w filmie, pokażę Wam mojego ulubieńca i to już będzie chyba ulubieniec Forever. Tym razem kupiony chyba za 6 zł na przecenie w Rossmanie. Growing Lashes z firmy Vivo. Z taką szczoteczką, którą Wam pokazuję po raz enty, ale pokazuję ją Wam nie bez kozery. Wąska szczoteczka silikonowa. Moim zdaniem najlepszy tusz, jaki miałam w ciągu ostatnich lat. Jedyna jego drobna wada to jest to, że dość szybko wysycha. Mniej więcej po 3 miesiącach już zauważam, że zaczyna mi nazbyt kleić rzęsy i robią mi się takie kępki, ale poza tym buduje objętość moich rzęs. Mogę doskonale nabudowywać również taki efekt bardziej wieczorowy. Wydłuża moje rzęsy, rozczesuje moje rzęsy. I jak mówię, kosztowała na przecenie chyba z 6 zł, bo oryginalnie kosztuje chyba około 11, także nawet za oryginalną cenę serdecznie Wam nieustająco polecam Growing Lashes z Vivo. No a teraz już nie będzie tak fajnie, chociaż jakiś czas temu produkt, o którym chcę Wam teraz powiedzieć, przedstawiłabym jako jeden z moich bardziej ulubionych produktów, a mianowicie kolejna maskara, tym razem z firmy Eveline Cosmetics i to jest maskara Volume Celebrities. Już Wam mówię, o co chodzi. Kiedyś byłam w tej maskarze zakochana, a teraz, jak sobie usmarowałam naprawdę rzęsy i do tego usmarowałam sobie powieki u nasady, to stwierdziłam, jak ja się tym malowałam. Kupiłam również na przecenie w Rossmanie, więc nie było jakiejś tragedii finansowej. 8 zł zapłaciłam za tę maskarę i jak mówię, kiedyś należała do moich ulubieńców, bo pamiętam to, w jaki sposób tak stawiałam mi rzęsy do góry i one w dodatku nie opadały w ciągu dnia. To już była w ogóle rewelacja. Fakt, że ja się maluję tak, jak nie powinno się malować, czyli po prostu tak, w ten sposób ciągnę sobie niektóre rzęsy do góry, nie tak całą szczoteczką i zygzakiem, tylko tak właśnie poszczególne rzęsy. Ale w momencie, w którym zdołałam teraz tę maskarę,
porównać z moją pokazywaną Wam przed chwilą Growing Lashes z Vibo, to stwierdziłam, że po co ja kupiłam tę maskarę? Ona naprawdę nie robi na moich rzęsach nic szczególnego. Wiem, w takich sytuacjach zawsze muszę się popukać w piersi, bo moje rzęsy są do niczego i nie wszystko na nich zadziała, ale no... Dobrze, że kupiłam ją za połowę ceny, to ból jest mniejszy. Macie tak czasem, że długo nie używacie kosmetyku, potem do niego wracacie i okazuje się, że nie odnajdujecie w nim nic, co zachowaliście w pamięci, nic z działania, które kiedyś tam było świetne, nic z takiej wytrzymałości produktu, nic z tego zachwytu, nic nie pozostaje. No i właśnie mnie tak zupełnie nic nie pozostało na temat tej maskary Volume Celebrities. Ostatnio tak trochę częściej chodzę sobie do drogerii Natura. Mam ją niebezpiecznie blisko domu, więc staram się tak omijać ją trochę szerszym łukiem, bo w przeciwnym razie robiłabym zakupy jeszcze częściej. Ja zresztą mam zwyczaj robienia takich zakupów na raty. Nie tak, że w ciągu miesiąca idę i wydaję kilkaset złotych na wszystko, co jest potrzebne, łącznie z takimi produktami chemicznymi, tylko tak wiecie co, wchodzę co 2-3 dni, i tak wynoszę a to jedną rzecz, a to drugą rzecz. I wydaje mi się, że sama przed sobą wtedy ukrywam koszty miesięczne tych moich odwiedzin w różnych drogeriach, nie tylko w Naturze, bo ja się tutaj nie czepiam natury, wręcz przeciwnie, cieszę się, że mam ją blisko domu. No ale niestety potem przychodzi haul zakupowy na YouTubie, i muszę to wszystko zebrać, i muszę zobaczyć, na co wydałam pieniążki. I wydałam pieniążki też na dość już popularną na YouTubie szminkę Skobo. Kolor 405 Passiflora Tea. W opakowaniu wydawała mi się idealna. Na ustach nie wydaje mi się zła, choć troszeczkę jak na moje wymagania trochę farbkowa jest. Nie w tym problem. Problem jest zupełnie w czymś innym. To jest pomadka zatytułowana Matte Liquid Lipstick i ona nie jest, ja nie wiem dlaczego wcześniej nikt tego nie powiedział, ona nie jest matowa. Ona w sensie takim, jak sobie wyobrażamy, wykończenie matowe szminki, czyli nie kremowe, nie perłowe, tylko takie zastygające na ustach i tworzące taką, no matową powierzchnię po prostu. Ta pomadka nie zastyga na ustach, tak stricte. Ona jest matowa w sensie takim, że nie jest perłowa, nie jest satynowa, tylko jest to taki płaski kolor, zresztą skądinąd ładny, naprawdę. Nie mam mu wiele do zarzucenia, taki troszeczkę odbijający koralem, więc trochę bardziej uniwersalny, ale to jest szminka matowa w sensie nie perłowa, nie satynowa. I to jest mój drobny zawód. Ta szminka tak nie zastyga dokładnie na ustach i jest z nią pewien problem, tak jak to niestety bywa z matowymi szminkami w stosunkowo jasnych kolorach. One się ważą tutaj na granicy. Te pigmenty do jasnych szminek są niestety jakieś inne i trudno odnaleźć szminkę, która będzie miała takie przyleganie do ust i będzie tak równomiernie schodziła, że nie będziemy się borykały z taką zważoną, nieładną szminką na granicy ust. Wydałam na tę szmineczkę, nie pamiętam, całość ceny. Kupiłam ją za całość ceny, bo naprawdę po tylu różnych fajnych recenzjach na YouTubie była mi jej ciekawa. Niestety moje usta, które nie są wysuszone w sensie takim, że mam na nich suche skórki, ale pochłaniają produkty, bo są jakby wysuszone, chłonące jakiegoś nawilżenia w tym sensie i niewiele rzeczy mi na to pomaga. U mnie taka kredeczka do ust no niekoniecznie się sprawdza, chociaż żałuję, bo ten kolor jest naprawdę godny uwagi i warto by się nim zainteresować, bo można go dodać do makijażu z różowymi elementami, można go dodać do makijażu z pomarańczowymi elementami. Kolor bardzo uniwersalny, niestety działanie troszkę nie dla mnie.
I jak tak już chodziłam po tej naturze i chodziłam, to stwierdziłam, że trzeba jednak bardziej zgłębić szafę Wet and Wild. Ja już wcześniej kupiłam taki brokatowy w kremie cień, który chciałam stosować sobie na plażę, na lato, gdzieś w ramach takiej wariacji. On się nie sprawdził o tyle, że nie można do niego stosować kredki, bo oczywiście jakby się człowiek zastanowił, to by się zorientował, że nie można przy kredce wymalowanej na górnej powiece pomalować sobie czymś, co jest praktycznie kremem, wazeliną powieki, bo to się wszystko porozpuszcza, no i mnie się rozpuszczało. A teraz kupiłam sobie w przecenie bodajże minus 40%, taki zestaw cieni, które są w miarę neutralne. Ten pierwszy jest bardzo perłowy, ale bardzo fajnie układa się na oku. Ten drugi jest bardzo nasycony i fajnie nim się rozsmarowuje kącik oka, a ten pierwszy, który mi tu palec został, ten jest takim idealnym rozświetlaczem i on może być nawet rozświetleniem na górną część policzka. Ja mam dzisiaj, oczywiście nie zauważycie tego przez okulary, mam dzisiaj zrobiony makijaż tymi oto cieniami. Tutaj jest dołączona oczywiście tradycyjnie beznadziejna pacynka, ale jest dołączony taki fajny, malutki pędzelek, którym można rzeczywiście, słuchajcie, całkiem przyzwoicie wymalować dolną kreskę. Ja używam tego pędzelka i jestem zaskoczona jego skutecznością. Akurat finał dzisiejszego filmu będzie na plus, oprócz tego, że opakowania Wet and Wild są takie, że trzeba się naprawdę nasilić. Ja mam jeszcze puder z tej serii. Trzeba się nasilić i uważać na paznokcie, żeby to otworzyć, najlepiej się czymś wspomagać, to poza tym cienie są naprawdę bardzo przyzwoite, a co najważniejsze, nie uczulają moich wrażliwych oczu. Tym jestem naprawdę zaskoczona i teraz, ponieważ zdołałam te cienie kupić w cenie poniżej 10 zł, mam do testowania nową rzecz, coś nowego będzie się mogło pojawiać na mojej powiece i taka mikropaletka to jest coś, co dla mnie w zupełności wystarczy, ponieważ ja nie jestem w stanie się uporać z paletkami, które są sześciokolorowe, a już 12-kolorowe czy większe, to w ogóle nie jest bajka dla mnie. Nie jestem takim twórcą przecudnych makijaży na oku. Jeśli nie próbowałyście jeszcze, to Wet n Wild jest dostępne. W tej chwili szafa już jest pełna w naturze. Polecam Wam bardzo serdecznie, już zwłaszcza na przecenie. Puder, który kupiłam, jest przepięknie satynowy, chociaż opisany jest jako puder matujący. Jeśli mogę coś doradzić, to nie jest to puder matujący, jest to puder satynowy i nada się doskonale do buźki suchej albo do normalnej. Do twarzy, która wydziela łojotok, niestety się nie nada. A te cienie nadadzą się nawet dla wrażliwców, którzy mają problemy z łzawieniem oczu. Fajnie się rozprowadzają, są miękkie, utrzymują się całkiem przyzwoicie na bazie, także nic innego, tylko próbować Wet n Wild. Przyznacie, kochane, że dzisiaj jakaś taka nieswoja byłam. Musiałam trochę ponarzekać, z czymś tam się nie dogadałam, coś się dla mojej buzi nie nadaje. Najlepszy dowód na to, że nie w ilości wartość, tylko w jakości. Troszeczkę powinnam się pohamować z tymi kosmetykami, bo jak spojrzę, ile wydałam pieniędzy, to pewnie kupiłabym sobie jeden naprawdę porządny kosmetyk, z którego bym była bardzo zadowolona. No ale cóż, postanowiłam sobie teraz postawić zadanie kupowania kosmetyków tańszych i szukania w nich czegoś, co dorównuje kosmetykom selektywnym, więc muszę się tego trzymać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka na kanale Kawa bez cukru i zapraszam Was jak zawsze na kolejny film w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do zobaczenia.